Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w jednym letnisku będą mogli korzystać z nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Na jego zakup samorząd Mazowsza przeznaczył 100 tysięcy złotych. Dzisiaj w budynku Urzędu Gminy w jednym letnisku miało miejsce podpisanie umowy dofinansowania. Bardzo się cieszę, że udało się przy bardzo dobrej współpracy z wodarzami gminy, z panem wójtem, z radą przewodniczącą, z radnymi uzyskać pewnego rodzaju taką synergię działań, która doprowadziła do tego, że byli państwo przede wszystkim samorząd gminy Jednia Letnisko miał możliwość zrobienia takiej składanki, gdzie również dużą część środków przeznacza samorząd województwa mazowieckiego. Wartość średniego wozu ratowniczo-gaśniczego to ponad 860 tysięcy złotych. Kiedyś na taki sprzęt mogły liczyć jedynie państwowe straże pożarne. I jesteśmy szczęśliwi, że wóz bojowy trafia do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedni Letnisku. To jest straż wyjątkowa na tym terenie, dlatego że jest taką jednostką, która wspomaga Państwową Straż Pożarną z Radomia. Sama ilość wyjazdów, ponad 150, to obrazuje zaangażowanie tej jednostki. Wóz strażacki jest do dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedni Letnisku. Będzie wykorzystywany nie tylko na terenie gminy, ale również w Radomiu i w okolicach. Dzisiaj jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może cieszyć się wozem, który jest w pełni zautomatyzowany. Tam już wiele spraw związanych ze sterowaniem, z obsługą odbywa się w sposób elektroniczny, co wymaga z kolei większego wyszkolenia wśród strażaków, ale to jest jednostka na bardzo wysokim poziomie. Warto zaznaczyć, że druhowie z OSP nie są zatrudniani na etacie. Mimo tego, gdy wzywa ich alarm syreny, potrafią nieść pomoc nawet w środku nocy. Chcę powiedzieć jasno, że to są już kwoty niebagatelne, bo po zsumowaniu tych wszystkich kwot, które trafiają bezpośrednio do Ochotniczej Straży Pożarnych, to już jest kwota ponad 130 milionów złotych bezpośredniego wsparcia. To wsparcie, szanowni państwo, dotyczy zarówno zakupu właśnie wozów bojowych, ale również zakupu sprzętu czy modernizacji strażnic. To nie pierwsze środki wsparcia ze strony województwa. Wcześniej gmina Jednie Letnisko otrzymała 4 miliony złotych na budowę kanalizacji.